Dziesięciu najbardziej kontrowersyjnych polityków. 10 Donald Tusk, polski polityk historyk, pff, historyk też mi coś. Poseł oraz w 2005 roku kandydat na prezydenta Rzeczypospolitej. Od 2014 roku przewodniczący Rady Europejskiej. Jak stracić przyjaciół i zostać znienawidzonym przez cały kraj? Taki tytuł nosiłaby jego biografia. Absolutnie nic więcej tutaj nie dodaję. Postać aż zbyt dobrze znana wszystkim. 9. Ryszard Petru, polski ekonomista i polityk, poseł ósmej kadencji, założyciel w latach 2015-2017, przewodniczący Partii Nowoczesna, w latach 2011-2015, przewodniczący Towarzystwa Ekonomistów Polskich. W tym przypadku również bardzo blisko między stwierdzeniem kontrowersyjny a debil. Chodzi oczywiście o sytuację, kiedy jego ludzie protestowali w Sejmie, a ten strzelił sobie urlopik, najgorszy rewolucjonista w historii. Osiem, Marian Kowalski, polski działacz polityczny, felietonista i kulturysta w latach 2014-2015, wiceprezes ruchu narodowego, kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach w 2015 roku. Pan ma zdecydowanie trochę szaloną wizję wolnej Polski. Można to określić jednym zdaniem. Głosuj albo w pierdol. 7 Krzysztof Kononowicz, legenda polskiej polityki, działacz polityczny, osobowość internetowa, wideobloger, kandydat w 2006 roku na prezydenta Białego Stoku oraz do Rady Miejskiej tego miasta. Stał się popularny po publikacji w serwisie YouTube swojego przemówienia w studiu wyborczym. Co tu dużo mówić? Niech nie będzie niczego. 6. Janusz Palikot, polski przedsiębiorca, filozof, polityk, poseł na Sejm 5, 6 i 7 kadencji. Przecież każdy szanujący się poważny polityk biega po Sejmie z marihuaną i zabawkami erotycznymi. Panie Januszu, współczujemy imienia i czekamy na dalszą część zabaw z owymi zabawkami. 5. Krystyna Pawłowicz, polska prawniczka specjalizująca się w zakresie prawa gospodarczego, publicznego, nauczycielka grymicka, doktor habilitowany nauk prawnych w latach 2007-2011, sędzia Trybunału Stanu, poseł na Sejm 7 i 8 kadencji. Jest niezamężna i bezdzietna, ale oczywiście jest specjalistką od małżeństw i od macierzyństwa, bo jak inaczej. Cztery Andrzej Lepper, polski polityk i rolnik oraz związkowiec, założyciel i pierwszy przewodniczący partii Samoobrona Rzeczypospolitej Polskiej oraz Związku Zawodowego Samoobrona, poseł na Sejm czwartej i piątej karencji. Wiele rzeczy, które mówił wydawały się głupie, później okazywały się prawdą. Nie zmienia to faktu, że postać bardzo zagadkowa i kontrowersyjna. 3. Brown, polski reżyser filmów dokumentalnych, scenarzysta, nauczyciel akademicki i publicysta, kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach w 2015 roku. Facet w kampanii wyborczej wszemi wobec głosił, że chce zmilitaryzować Polskę i dać jej broń jądrową. Serio uwierzył, że ktoś na niego zagłosuje. Gratulacje. 2. Janusz Korwin-Mikke, polski publicysta i polityk. Założyciel i prezes kilku różnych ugrupowań politycznych Unii Polityki Realnej, Wolności i Praworządności, Kongresu Nowej Prawicy oraz Wolności. Poseł na Sejm pierwszej kadencji deputowany do Parlamentu Europejskiego, ósmej kadencji. Kandydat na urząd prezydenta Rzeczypospolitej w wyborach w 1995, 2000, 2005, 2010 i 2015 roku. Mistrz krajowy w Brydżu. Facet ma swoje poglądy, są one jakieś, no i spoko. Tylko, że ludzie jakoś tego nie kupują, a najbardziej im nie bawią jego zwolennicy. Ma on ich wieku do 16 lat, powiedzmy, a jak ktoś się robi starszy, to po prostu zdaje sobie sprawę, że to głupota i tak pan nie dostanie władzy nigdy. Jeden Jerzy Urban, polski dziennikarz, publicysta, satyryk, pisarz i polityk w latach 1981-1989, rzecznik prasowy rządu Wojciecha Jaruzelskiego. Od 1990 roku redaktor naczelny tego godnika nie i właściciel wydającej go spółki Urma. No i jak pana nie znać? Gość pojawił się przebrany za biskupa, głosząc wszemi wobec, że przebrał się za pedofila, a do tego subtelnie powiedział: Z okazji walentynek jebać pis! Zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie ominąć wartościowych odcinków, które wychodzą codziennie o 15. Co sądzicie o tym odcinku? Dajcie znać w komentarzach. Napiszcie również, co chcecie zobaczyć w następnym filmie. Nie zapomnijcie wysłać link do tego filmu znajomym. Zachęcam Was do obejrzenia moich poprzednich filmów. Zerknijcie również na mój drugi kanał Światowa Historia. Cześć!